Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Medelcrafta. Właśnie wróciłem z miejsca, w którym zbierałem obsydian. Zbierałem obsydian tam, dokładnie tam zbieram obsydian. Porobiłem też troszeczkę rzeczy, ulepszyłem sobie na przykład ten diamentowy napierśnik, ale przy okazji zrobiłem sobie nowy. No i przy okazji mamy też łuk, który przygotowałem, więc wezmę go tutaj na pasek. Tylko inna kolejność, chyba nie. Jeszcze nie tak, tak, chyba ta kolejność będzie mi odpowiadać. A pomyślałem, że dzisiaj wyruszymy do Netheru. Portal zrobimy sobie tutaj, to będzie piętro netherowe, takie całkowicie nether. Wszystko będzie piekielne. Pomyślałem, że jak chciałem robić różne piętra, no to tutaj mamy takie zwykłe piętro, tutaj mamy piętro takie przyjazne, roślinne, a tutaj będzie piętro piekielne. Piekło piekielne chciałem powiedzieć, tak. Super, brawo Jano. Okej, dobra, ale teraz tak, oj, nie skacz mi tutaj, tylko idź do góry i będziemy się tutaj budowali cały czas wzwyż, tak jak to miało miejsce wcześniej, z tym, że będziemy tu musieli gdzieś wcisnąć nasz portal do piekła i tak się zastanawiam, czy tutaj nie jest za ciasno na ten portal, bo on potrzebuje niby 4 kratek, a nie 3. Ale coś się wymyśli, może tutaj się zrobi taką jebitną ścianę po prostu. To też jest jakiś pomysł. Bo tylko przypomnę, że portal do Netheru może mieć różne wymiary. I ja też chciałem, żeby był ten portal czymś w rodzaju ściany, takiej zwykłej ściany. Nie portalem, nie takim typowym portalem, tylko po prostu częścią ściany. Nie wiem, czy rozumiecie. Mam nadzieję, że tak. Myślę, że nie ma co tego tłumaczyć 30 razy. Dobra, dawaj to. No i jak zawsze naszych stone bricków nigdy za wiele. To co naprodukowaliśmy, jak widać, skończyło się dość szybko. Więc teraz tak, to będzie wszystko wypełnione tymi nether brickami. Więc najlepiej jakby portal był chyba tutaj. Źle. Już źle. Już źle, bo tutaj będę musiał wskakiwać, a ja nie chcę wskakiwać, tylko chciałem zrobić portal z podłogą, ale to widzę, że tutaj nie wyjdzie. Więc może tu. Tu byłby chyba taki, też może i tu. Kurde, trudne pytanie, trudne ten, w ogóle trudny pomysł. Nie wiem, wiem, że możemy się przespać, prześpijmy się. Nie wiem, po co mi to łóżko w plecaku, skoro i tak idziemy do Netheru, ale przygotowywałem się na różne możliwości, bo jeszcze przed nagraniem nie do końca wiedziałem, co chciałbym dzisiaj porobić. Więc dobra, no to chyba ten portal musi być tutaj, ale nie no, może być też tutaj, bo tutaj będzie mu lepiej, myślę, albo tutaj będzie ciasno, ale no nie wiem, przełóżmy to. Przełóżmy to i może zrobimy to lepiej. Może lepiej faktycznie, jak będzie to z innej strony niż z tej. To jest tutaj? Tak? Dobra, czekajcie, bo tutaj nie będzie nam nic przeszkadzać we wchodzeniu, chyba nie. Teraz tak. Kurde. Może i z tej strony bym zrobił. Zróbmy z tej, dobra. Coś takiego. Tak. Okej. Okay. Dwa. Coś takiego. No ja mam nadzieję, że to zadziała. Bo z tymi portalami to jest różnie. On musi mieć jakieś tam swoje określone wymiary też. Ale dobra, no może się uda. Zobaczmy, czy mam tu krzesiwo. Mam krzesiwo, okej. Okay. Krzesiwo zabieramy ze sobą. Stack dirta też zabieramy ze sobą. Dobra, plecak to sobie może być w tamtym slocie. Niech sobie będzie, mi to nie przeszkadza. A, dobra, ten portal działa. Ten portal działa. Tylko zapomniałem, że mam moda, który powoduje, że tego nie widać, że on działa. I to jest fajne, bo patrzcie to. Bez loadingu. A byłoby nieciekawie, jakbym wpadł tam na dół. Jest dużo rud. Różnych rud. Okej, ale. O, no tak, zapomniałem. Zapomniałem, że teraz jak przejdę przez portal, to będzie taki efekt. Ale na początku sobie go obudujmy troszeczkę.
I patrzcie, to i znowu w bazie, i znowu w piekle, i znowu w bazie, i znowu w piekle. To jest fajne. Portal bez loadingu. A tutaj to jeszcze przedłużmy w tę stronę, żebyśmy na pewno byli całkowicie bezpieczni. Kurde, jakoś dziwnie mi się dzisiaj gada. Nie umiem gadać. Może to przez to, że jestem zmęczony, bo ostatnie dni w szkole byłem. I znowu w domu. I znowu w piekle. I znowu w domu. I znowu w piekle. To jest fajne. Dobra. A teraz tak. Zrobimy sobie też tarczę. A tutaj sobie robimy tak. Porad? Nie. Portal, nie porad. Okej. Okay. I czego my będziemy szukać? W zasadzie to nawet nie wiem. Mam wgranego moda Better Nether, to już widać po tym głównie, bo to nas zatruje. Jak widzicie sami. Tak działa mod Better Nether, że dodaje tutaj dużo różnych ciekawych i mniej ciekawych rzeczy, ale tam jest coś fajnego. W tamtym kierunku i ja bym się tam przeszedł. Tu jest jakiś potwór, jakaś bestia. A dobra, to można niszczyć bez konsekwencji. Więc to porozwalajmy. Potrzebuję też dużo neteraka. Neterak jest mi potrzebny do tego, żeby no, przyozdobić ten nasz pokój. No, a te grzybki nam krzywdy nie robią. Można sobie na nich poskakać. Okej. Okay. To proponuję raczej zabudować. Żeby nam to nie wadziło. To jest, co to jest? Lapis pile. Ciekawe. Pile. Maple leaf pile. Lapis pile. Glowstone pile. A dobra, to jest taki ten. Kawałeczek. Walbrone mushroom. Leć sobie, nie chcecie. Okej. Okay. Przydałoby się też na pewno kwarcu nazbierać. To też w tym możemy się zająć dzisiaj. Bo kwarc też nam się przyda do wystroju tej naszej wieży. I mówię tutaj o na razie tym piekielnym piętrze, bo nie wiem co wymyślę dalej. Ale w tym piekielnym piętrze on może też dobrze pasować, dobrze się komponować z tymi neterowymi cegłami. Więc może będzie z tego coś ciekawego, to się okaże. No tak czy inaczej na razie musimy tutaj pochodzić i pozwiedzać. Co to w ogóle jest? To jest Glowstone Pile, Yellow Diamond Guild. Okej, okay, czyli to jest to co było tam. A tutaj są te zielone. Nie jest nic potrzebnego, chyba że to są emeraldy. Malachit Giody. Okej, okay, to pozbierajmy to. Może ten malachit jest lepszy. Bo nie wiem, czy malachit był u nas. Wydaje mi się, że chyba nie. Nie wiem, zobaczymy. Parę dni nie grałem w Minecrafta, nie grałem chyba z 4 czy 5 dni. Więc przyda mi się takie malutkie przypomnienie niektórych rzeczy. A no niestety, szkoła. A cóż to jest? Cincinnasid. Czym jest Cincinnasid? A, dobra. Się robi tylko takie coś, albo przepala się na sztabkę. A, rozumiem, że to można korzystać z tych modyfikacji, że się łączy. Cincinnasid Pickaxe. No to chyba nie są najciekawsze rzeczy. To szkło wygląda bardzo ładnie. Żelazny topór Lochaber. Czy wiem, czy mnie to interesuje? Chyba na razie nie. Samą tą rudę możemy wykopać. Może to będzie coś interesującego, jak najbardziej. Ale na ten moment mnie to nie interesuje. Bardziej mnie interesuje wykopywanie kwarcu. Kwarc będzie nam potrzebny, jak mówiłem, do budowy, do właściwie do dekorowania naszego piekielnego piętra, a być może jeszcze innego. To się okaże. Baby piglin, ty gnoju. Nie mam litości dla was, bo jesteście chamy. I prostaki. Głupie piglińskie wieśniaki, nie lubię piglinów. Nie szata zdobi człowieka, a ci patrzę. Jak masz na sobie złoto, to cię nie zabiję. Cóż to jest? Bryłka złota, 18, aż wow. Warto też chyba mieć swojego takiego piglina, żeby nam złoto wymieniał. Na różne swoje skarby, ale tak, czy to jest jakoś super opłacalne, wątpię w to. Jest jakiś świetlik, czym ty jesteś? Jasno, glowstone się przyda, oj tak. Glowstone się bardzo przyda, to musimy nazbierać, koniecznie.
Dawaj mnie tego Glowstone'a. No dzisiaj też nie mogę tak w sumie całego dnia poświęcić na nagrywki, bo mam jeszcze rehabilitację. Tak troszeczkę cienko u mnie dzisiaj. Z czasem też. Jeszcze miałem psychoterapeutkę i to w ogóle tam wiecie, tu, tam, tu i wiecie, pójdziecie tu, pójdziecie tam, zrobicie to, zrobicie tamto i nagle czasu nie ma. No niestety, tak jest czasami. Ale ten jeden odcinek mogę sobie nagrać, to zawsze coś. Ile mam tego kwarcu? Trochę za mało jeszcze. Pytanie, czy to jest to coś dziwne, co ja widziałem tam z daleka, czy to nie jest to? To wygląda ładnie. Green fluorite. Oj, dobra, ale nie ma lawy. Gdzieś tak miałem na streamie i wpadłem w lawę. To było przykre. Pytanie, czy tutaj będzie coś ciekawego. Nie widzę, żeby tu było coś ciekawego. Czy ja mam powolne opadanie? Nie mam powolnego opadania. Okej, dobrze, dobrze to wiedzieć. Dobrze zwrócić na to uwagę, bo nie będę może tak skakał na głupi ryj jak idiota. Bo się jeszcze zabiję. A tego przecież nie chcę. Myślę, że budową tego drugiego piętra, w sensie tego piętra piekielnego, zajmiemy się w następnym odcinku. A tak teraz myślę w sumie, że trochę nam zajdzie w tym neterze, zanim my to wszystko pozwiedzamy. No bo wiadomo, że... Tuzu. Różne nowe rzeczy i chcę sobie poodkrywać. Leżeć, frajerze. A, po co mi te pochodnie? Nie, pochodni szkoda postawić. Tutaj nie jest wcale aż tak ciemno. Można sobie zejść mięska. A to pomarańczowe to też są te geody. To nic takiego, nic ciekawego. Można to olać. Kwarc jest nam na pewno potrzebny, serio. Jakiś zmęczony dzisiaj jestem, bo mi się język plącze. Oj, ziewanko, jak zawsze. Jeszcze będę musiał zrobić streama po rehabilitacjach. Bo już nie było chyba 2 dni albo 3. Not this time, bitch. Ała. Ała. Parzy. O, grzybki. To wygląda fajnie. Pytanie, czy coś tu będzie? Czy to tylko po prostu jest taki biom, żeby był? I oto jest pytanie. Nie wiem, po co mi to złoto. Złota nie potrzebuję. Złota ja mam gigantyczne wręcz ilości chyba. Albo to żelaza, a złota nie. Nie wiem, no jednego na pewno mam. No żelaza to ja jestem pewien, że mam dużo. Więc złota raczej nie będę potrzebował aż tak dużych ilości. Bo, no jak mówię, no wydaje mi się, że w bazie mam go dużo. Ale może mi się tylko wydawać. To też jest prawdopodobieństwo jakieś, że też tak jest. Ciekawe. Dobra, tu mamy kolejny glowstone. Glowstone'a jeszcze można troszeczkę pozbierać. On nam się przyda w większych ilościach. Dobra, no powiedzmy, że ile to będzie? Za mało, nie? 15 bloków. No, za mało chyba. Może mi być potrzebnych więcej. Dobra, powiedzmy, że tyle wystarczy. Już nie będę tam kopał specjalnie po to. Już chyba nic nie ma. Nie wiem, ginie. Dobra, 20 bloków glowstone. A powiedzmy, że tyle nam wystarczy. Więcej chyba nie potrzebuję. Wróćmy się gdzieś pod portal. Tam było chyba takie otwarte miejsce. Ja bym zobaczył, czy jakieś dungeony tu są ciekawe. Też jest na pewno fajna rzecz, że w tamtą stronę był portal. Ten. Tutaj mamy taki łatwo dostępny glowstone. Można skorzystać póki jest. Myślę, że warto. Będzie trzeba też ogrodzić ten nasz teren, takie podwórko sobie zrobić.
pytanie, czy ja będę tam chciał budować jakieś domki dla wieśniaków, czy może coś. Bo jeszcze nie do końca wiem, co ja tam chcę zrobić. Czy ja chcę mieć jakieś podwórko, tak jak to było z tą wyspą na Metalcrafcie pierwszym, czy może po prostu, żeby ta wieża była moim terenem. Ja sobie zrobię jakieś małe takie podwórko, żeby to było moje prywatne. Ale no nie wiem, no to się okaże wszystko. To ma tylko jeden HP. Czym ty jesteś, bestio? No nieźle. Ale się wystraszyłem. Świetnie. O nie, Piglin. Iść się w cholerę wygnoję. Dobra, czy ja idę dobrze? No jasne, że nie idę dobrze, bo po co? O, ale teraz nie wiem, gdzie mam iść. Gdzie jest mój... O, kur... Pełkę. Tak daleko mam deathpointa. Nie, muszę sobie zmienić kolor tego deathpointa, bo ja nic nie widzę. Edit. Nie wiem, nie będzie takie coś. W tamtym kierunku. I pytanie, czy ja mam to jak przejść, bo naprawdę wątpię, żebym dał radę. Chyba nie, chyba nie tędy. Dobra. No nie wierzę, no. No po prostu, no nie wierzę. Dobra, weźmy sobie na szybko jakieś eku. Tutaj, w tej skrzynce. Czy ja mam jakieś złote elementy? Nie mam żadnych złotych elementów. To bierzemy złoto i zrobimy sobie na szybko hełm, powiedzmy. Niech będzie. Złoty hełm. Ja ciekawe, co to jest za skin. Dobra, powiedzmy, że mam takie rzeczy. Mieczyk, kilofik. Trochę żarcia. Jakieś bloki. Dobra, walić bloki, lecimy szybko. Czasu nie ma. Okej. Okay. Dobra, i to jest w tamtym kierunku, gdzie na początku szedłem. Tylko pytanie, czy może powinienem iść... lawa. Może powinienem iść górą. Dobra, te rapigliny są naszymi ziomeczkami. Więc to dobrze. Pytanie, jak daleko muszę iść? Możesz, jasna cholera, jeszcze ciebie tu brakowało. Gnoju. Ale ten Hydrogen Jellyfish, jakie to mocne było. Czemu mnie to zabiło na hita? W ogóle, wytyfy! Co to miało znaczyć? Czy mój zgon jest na dole? Dobra, skoczmy. Okej. Okay. Gdzieś tutaj, tam za ścianą może. Ała! Głupi ogień. I co? I to jest na górze? Kurde. Co to za gówno? Nie wiem, to jakaś fajna ruda jest, zepsułem. Dobra, to niech sobie tutaj będzie na razie ta ruda. Wrócimy się po nią z diaksowym kilofem. Ale lipa. Mam nadzieję, że nie znikną mi itemy. Albo że będzie jak ostatnio, że nie wiem. Podniosę chociaż część i dopiero wtedy sobie znikną. Proszę, proszę, no. Miejże litość w Minecrafcie. Ja nie wiedziałem. Tutaj. O ja pierdziele, ogień tu jest. Mam nadzieję, że się nic nie spaliło. Dobra, kill off jest, to ważne. Artefakty są, plecak też jest. Łopata.
to pierdyło. Czy coś tu jeszcze zostało? Tak. Dobra, dawaj mi to, dawaj mi to. Spodnie straciłem chyba. Spodnie musiały spłonąć. A, szkoda. A nie są. Dobra. Chyba nic nie straciłem. Plecak też niech będzie założony. To wszystko do tyłu. To, to. Gdzie jest moja siekiera? Where's my axe? To pass ring. Nie wiem, co on daje, ale... Niech sobie będzie. To jest jakieś gówno. Czyżbym stracił siekierę? No to wygląda. O, dobra, kwarc jeszcze. To ważna rzecz jest. Naszyjnik. W tych dziurach mogą być jeszcze nasze rzeczy. Porozwalane na wszystkie strony. Naszyjnik, naszyjnik, tutaj jesteś. Okej. Okay. Dobra, ale ten naszego toporka nigdzie nie widzę. Dobra, to pogódźmy się ze stratą siekiery, to nie jest nic ważnego. W porównaniu do rzeczy, które mogłem stracić, to tyle co nic tak naprawdę. Dobra, to już wiem, żeby tego jellyfisha nie zaczepiać. I tu jest jakaś ruda, to jest chyba to, co ja zniszczyłem wcześniej. Dobra. No, przekopmy się tu. Mój łuk jest? Jest mój łuk, okej, okay, dobra. Jak ja to miałem wtedy? Tak? Nie. Tak? Coś takiego? Tak, chyba. A, już nie pamiętam. Pink Topaz Gill. Zobacz, Pink Topaz... to jest to? Chyba ta. A tu jest jeszcze drugi taki. Ale stick gen... A, dobra, to jest to samo. Pokaż mi, co mogę z ciebie zrobić? O, to jest chyba lepsze od diaksów. 8, no. Ten Pink Topaz jest lepszy niż diaksy. Fajnie. Czyli pozbyłem się już jednego. Niszcząc go tam wtedy. A szkoda. To jest to gówno. Gdzie ja się tu kopałem? Ja się kopałem tutaj z dołu. O, kurde. Nie chciałem tu skakać, no ale dobra, niech będzie. A jak ja szedłem wtedy? Wiecie, że już nie pamiętam? No szedłem tutaj na pewno. Tu wskoczyłem. Przeszedłem za tą lawę i wskoczyłem tutaj. Okej. Okay. To jest jeszcze coś innego. Nether Ruby. Nether Ruby. Okej, okay, spójrzmy na to. 7,118 szybkość. Fajne w sumie. Spoko rzeczy z tego można zrobić. Obsidian Breaker 1. Okej, okay, już widzę, że kilof z tego jest fajny, tylko potrzebujemy jakiegoś drewienka netherowego i nie może to być zwykłe. A więc sobie zobaczmy, cóż to będzie. Czy może będzie to to? Nie, niestety nie. Słyszę tego gasta, obsranego tego gnoju. Ginie. Frajerze. Może to będzie to drewno. Dawaj, bij to. Czy to jesteś ty? Nie, to nie jesteś ty. Okej, okay, dobra. Zatem potrzebuję jakiegoś dziwnego drewna. Czym to jesteś? Nether Reed. Netherowa trzcina, co? Jungle Moss. Okej, okay, to nie jest Nether Reed. Tam jest to gówno, co nas zabiło. Do tego też się nawet nie zbliżam już. O, pytanie. Okej, okay, coś tu spadło i się zabiło, dobra. Nic takiego strasznego. Gdzie jest nasz portal i gdzie mogę te ricy znaleźć? Więc coś mam w głowie, że źle przeczytałem linki, przetłumaczyłem i przeczytałem. No to nie jest trzcina, tylko to jest coś innego. Poprawcie mnie, jeśli się mylę.
Dobra, w tamtym kierunku musimy iść. Netherid. No, ja bym powiedział, że no może gdzieś w szlawie rosnąć. A czym ty jesteś? Okej, to tylko takie gówno strzelające. Nic groźnego. Dobrze, warto wiedzieć. Ale dużo bije tym obumarciem. W którą stronę mam portal? Nie, muszę sobie rozjaśnić ten waypoint, bo nie wiem. Save. Tam, na północ. Okej. Okay. O, więcej tych netherubi. Fajnie. Nie, to nie jest netherubi. To jest pink topaz giełdy. Ale to też jest fajna rzecz. Dobra, zdech fraje. Tygnoju. A to żółte? A, to mamy. Yellow Diamond Ore. Tak? Giełdco. Zobaczmy. Yellow Diamond. Co ty dajesz? Czy ty jesteś jakimś fajnym materiałem? 9 punktów obrażeń. Miecz. Uuu. Ja bym sobie zrobił ten Yellow Diamond Sword. Wygląda super. Nasz miecz ma 9,5 punkta obrażeń. To tak naprawdę ostrość 1 i już mamy lepszy miecz. To jednak się opłaca zbierać te netherowe rudy. Ja sobie te death pointy pousuwam. Remove, remove. I remove. Żebym usunął jeden waypoint za dużo i pomyliłem coś? Chyba tak, ale trudno, już nic nie poradzę. Może to był jeden death point więcej, którego wcześniej usunąłem? Tak też może być. Dobra, to lecimy do tego różowego znaczka. I będziemy wracać powoli. Może jeszcze coś ciekawego nas spotka po drodze. Tam widzę któryś z tych różowo-czerwonych rud. O kurwa, dobra, cofam to. Nic nie widziałem. Tam też jest jakaś, ale nie chcę mi się aż tak wysoko kopać, to już walić to. O! Dobra, to niespodzianka. Było zaraz koło mnie. Zobaczmy, jak się ten Netherid zbiera jeszcze. A, to jest to. Netherid. Reed's blocked. Okej, to takie niebieskie główienko muszę znaleźć. Dobra, no to ja wiem, co to jest. Widziałem to. Nie wiem, czy tutaj, czy może gdzie indziej. O, twierdza. Fajno, fajno, bardzo fajno. Będziemy mieli twierdzę bliziutko. Trzeba zapamiętać. Ale na ten moment nie chcę tam iść. Na ten moment chcę już wracać do bazy. No i poprzepalać sobie to, co pozdobywałem. Przede wszystkim... U, Yellow Diamond. Trzeba pozbierać. To jest fajna rzecz, Yellow Diamond. Nie, to nie jest Yellow Diamond. Golden Citrine. Znaczy, czy Golden Citrine też jest coś fajnego, czy to jakiś syf może? Zapychacz. Dobra, poniszczmy to. No to troszeczkę nam zejdzie, żeby tam dojść. W sumie to ja tutaj zaskoczę zaraz. Tylko na jakimś takim wyższym... Na jakieś takie wyższe drzewo. Może być i tutaj. O kurde. Mało mnie to nie zabiło. No, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak bolesny upadek. Idziemy tu, tu i jesteśmy w domu. Ale to nie po tej stronie chcę być. Ja poproszę z tej strony. No, no i jesteśmy w domu. Więc ja wam póki co dziękuję za uwagę. Tutaj to sobie zbudujemy w następnym odcinku albo w którymś z następnych. A póki co ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.